czas na nasz czwartkowy kącik podatkowy Beaty Chrobak, która jest już ze mną w studiu. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam. Beata Chrobak, Biuro Rachunkowe Dokum w Tychach. Dziś porozmawiamy o własnej działalności gospodarczej, ale w odniesieniu do lokalu, jaki zajmujemy, lokalu, w jakim organizujemy swoje biuro, bądź w ogóle prowadzimy tę działalność. No bo tak, otwieramy taką działalność i na przykład postanawiamy, że chcemy tę działalność prowadzić w własnym mieszkaniu czy domu. Wówczas nasz adres domowy staje się adresem firmy? Tak, staje się adresem firmy, jeżeli podejmiemy taką decyzję. Niejednokrotnie, no, każdy o tym wie, że praca w domu może być czymś wspaniałym, ale może też być przekleństwem, ponieważ nie jesteśmy w stanie wyrwać się w tym momencie od pracy, bo jesteśmy cały czas w tej pracy, ale musimy pamiętać o jednym, bo to tak troszeczkę było może nie na temat, że w tym momencie adres domowy jest adresem firmy. Musimy go oczywiście oznakować, taką firmę, w odpowiedni sposób, jest to wymóg ustawowy. A jeżeli chcemy otworzyć jakieś dodatkowe punkty, na przykład punkty sprzedaży, jakieś filie, wówczas również musimy te adresy wpisać do ewidencji działalności gospodarczej, również powiadomić Urząd Skarbowy, ale nadal naszym miejscem wykonywania działalności podstawowym jest ten adres domowy, na który zdecydowaliśmy się, ale którego zawsze możemy zmienić. No ale dobrze, my w tym domu czy mieszkaniu też musimy prowadzić normalne życie, nie to zawodowe. W takim razie my przeznaczamy na tę działalność całą powierzchnię naszego domu czy mieszkania, czy tylko wyznaczamy jakiś fragment, jakąś część? No raczej nie wydaje mi się, żeby mogła być taka sytuacja, że całość mieszkania, w którym również zamieszkujemy, można było przeznaczyć na działalność gospodarczą. Po pierwsze, nawet nikt by nam w to nie uwierzył. Sprawa prosta. Nawet jeżeli jest to jakiś duży dom, a nie mamy innego, no również trudno uwierzyć, że ktoś cały dom przeznacza na działalność gospodarczą. No ale teraz tak, mieszkamy w tym domu, mamy tę działalność na tym wyznaczonym kawałku, no ale wiadomo, że wszystko jakoś się amortyzuje i trzeba na przykład wykonać remont łazienki, przedpokoju, pokoju. Jak to potem wygląda w odniesieniu do firmy? Czy możemy to sobie jakoś wciągnąć w koszty? No w pewnym sensie tak, tylko tutaj musimy być ostrożni, ponieważ należałoby przede wszystkim zastanowić się, jaki procent powierzchni użytkowej przeznaczamy na tą działalność gospodarczą, czy to będzie 20-30%, czy to będzie zupełnie inna jakaś liczba. I o tym, to znaczy nie ma tego nigdzie w przepisach, ale ja mimo wszystko byłabym zwolennikiem tego, aby powiadomić o tym Urząd Skarbowy, że przykładowo jak 20% tej powierzchni przeznaczamy na działalność gospodarczą. Mhm. I wówczas, jeżeli taka informacja jest przekazana, nikt nie zakwestionuje nam, że wartość poniesionych wydatków na przykład na remont, oczywiście w wysokości tych 20 czy 30%, będzie zapisana w ciężar kosztów naszej działalności. No tak, no bo wiadomo, że jeżeli mamy tę działalność w domu, to przyjmujemy też swoich kontrahentów, no to każdy musi mieć dostęp do ubikacji. Na przykład, przede wszystkim do jakichś pomieszczeń, nie wiem, w przedpokoju na przykład, jakieś miejsce, gdzie oczekują na przyjęcie, gdzie można powiesić płaszcze. No wiadomo, tutaj trzeba pewne rzeczy rozgraniczyć. I tak jak mówię, nie jest to obowiązkiem, ale ja bym jednak mimo wszystko każdemu radziła, żeby powiadomił, wtedy sprawa będzie jasna, bezproblemowo rozstrzygnięta w razie kontroli. A jak z rozliczaniem kosztów utrzymania takiego biura w naszym mieszkaniu? Mhm. Czy też jakąś część opłat za media, za czynsz możemy wciągnąć sobie w koszty firmy? Tak, to właśnie wszystko zależy od tego, gdzie mieszkamy, bo jeżeli to jest na przykład mieszkanie, na przykładowo mieszkanie spółdzielcze, najczęściej płacimy jakiś tam czynsz, gdzie wliczona jest opłata za CO, powiedzmy za wodę, no prąd to najczęściej nie, gaz też nie, bo to są zupełnie oddzielne umowy, ale dostajemy, no płacimy powiedzmy 500 zł takiego czynszu miesięcznego
I wówczas, jeżeli na przykład 20% przeznaczyliśmy na działalność gospodarczą, możemy 20% również zaksięgować w ciężar kosztów. Czyli jak szybko liczę, 100 zł z tych 500. Przykładowo, jeżeli to by było 500 zł, w tym momencie moglibyśmy te 100 zł przeznaczyć, zaksięgować w koszty. Natomiast inaczej będzie się sprawa miała, jeżeli chodzi na przykład o telefon. To jest takie specyficzne. Ponieważ telefony generalnie możemy podzielić na te stacjonarne i na te komórkowe. Komórkowe jak zwykle, no ja nie znam przypadku, żeby ktoś mając działalność gospodarczą miał zarejestrowany telefon komórkowy na siebie jako na osobę fizyczną, prywatną. Zawsze jednak podpisujemy umowę jako przedsiębiorca. I w tym momencie, jeżeli jesteśmy VAT-owcem, po pierwsze odliczamy sobie VAT, po drugie nikt w to nie wnika, jaka ilość tych rozmów była przeprowadzona prywatnie, a ile służbowo. Zresztą to by było całkowicie chyba nierealne do wykonania. W dzisiejszych czasach operatorzy mają w promocji, że się płaci jedną opłatę, a ja się nie ograniczą liczbę rozmów, prawda? Tak, to wszystko też zależy, jaką tam umowę podpiszemy, z kim, na jakich warunkach i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o telefon stacjonarny, sprawa wygląda troszeczkę inaczej. Natomiast, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że najczęściej taki telefon podpisany jest na osobę prywatną, jako na właściciela. W tym momencie tak, jest tam jakiś abonament w tym rachunku i są rozmowy telefoniczne. I tutaj też należałoby określić procentowo, jaka ilość rozmów jest dla celów prywatnych, a jaka na cele służbowe. Jak to teraz rozdzielić? No właśnie, jak to rozdzielić? No najprostsze to by było wziąć billing i powiedz mi liczy, ale komuż by się to chciała, poza tym ja naprawdę nie spotkałam się z tym, żeby ktokolwiek to kiedykolwiek kontrolował. To jest po prostu nieopłacalne. Natomiast musimy pamiętać, że wtedy abonamentu nie możemy wliczyć, czyli abonament odliczamy i tylko ceny samych rozmów telefonicznych proporcjonalnie liczymy, rozumiem, powiedzmy tam 30 do 70 czy inną proporcję. No i teraz krótka przerwa w naszej rozmowie, a za chwilę wracamy do tematu własnej działalności gospodarczej. I wracamy do naszego kącika podatkowego. Rozmawialiśmy już o mieszkaniu bądź domu przeznaczonym na działalność gospodarczą. Już wiemy, że do 20%. No dobrze, na przykład. No to teraz tak, dajmy dwa przykłady. No właśnie, ja bardzo lubię przykłady, bo tak, to chyba one tak najlepiej obrazują. Wyobraźmy sobie, że mamy dwóch podatników. Jeden pan to jest na przykład tłumacz języka chińskiego. Chińskiego. O dobrze, niech to będzie chińskiego. Postanowił sobie w własnym mieszkaniu założyć swoje własne biuro tłumaczeń. Jest to jakiś biegły w danym zakresie. Też wiadomo, przyjmuje interesantów, przychodzą do niego ludzie, proszą o tłumaczenia. Też musi udostępnić jakiś pokój, gdzie oni, załóżmy, oczekują. Jeden pokój, gdzie ma całą swoją przeogromną literaturę, komputer i wszystko. I przede wszystkim musi dokonywać wielu zakupów z tym związanych, bo wszystko się przecież zmienia. Natomiast drugi pan, ponieważ na przykład ma domek taki wolno stojący przy jakiejś przelotowej uliczce, postanowił sobie otworzyć jakąś tam własną kawiarenkę. Nawet dobudował jakiś swój taras i tam otworzył tą kawiarnię. I teraz tak. Jeżeli ten pan tłumacz dostaje na przykład rachunek, czynsz dostaje miesięczny ze spółdzielni, to on wtedy no, w zasadzie no, nie ma większego wyboru. No, może zaksięgować w koszty przykładowe te 20%, o których mówiliśmy. Natomiast ten drugi pan, który ma otwartą kawiarenkę, powinno to by wyglądać tak, że wszystkie media, no, przede wszystkim prąd, gaz, woda, powinno być zupełnie na oddzielnych zasadach, czyli umowa powinna być spisana z nim jako z przedsiębiorcą. Wtedy on oczywiście otrzymuje fakturę VAT, może sobie odliczyć ten VAT, jeśli jest VAT-owcem, ale niestety no, musi się liczyć z tym, że te koszty są dużo wyższe. Inaczej kosztuje prąd dla
człowieka, do przedsiębiorcy, a inaczej kosztuje dla osoby, która tylko wykonuje. Ale musi mieć dwa liczniki na przykład? Czy no to inne, jest... na pewno musi być inne przyłącze. Ja tutaj już nie aha, wnikam. Rozumiem, rozdzielamy tutaj. Musimy to rozdzielić. Mhm. No, nie da się tego połączyć, no bo... Rozumiem, że nie może korzystać z prądu czy z wody, na przykład do prywatnej kąpieli, która, z tej wody, która jest przeznaczona na działalność. To znaczy może, tylko nie wiem, czy mu się to opłaca. No tak, bo to jest odwrotną. To znaczy tak, ja mówię, co, jak być powinno. Natomiast oczywiście. Nie chcę tutaj wnikać w fakt, czy tak jest zawsze. No oczywiście, my tutaj, drodzy Państwo, wszystko w ramach prawa podpowiadamy Państwu, jak robić. Ale to rzeczywiście bardzo ciekawe informacje. To co, teraz zapraszam na dyżur telefoniczny. Tam pewnie posypie się lawina pytań. Przypominam, że dziś rozmawiamy o własnej działalności gospodarczej w odniesieniu do lokalu, w którym tę działalność wykonujemy. Nasz numer do eksperta, jakim jest dziś Beata Chrobak, to 32 608 9208. Proszę dać Beacie tak z 3 minuty, żeby doszła do telefonu i tak, zapraszamy do dzwonienia. Postaram się odpowiedzieć na pytania. A ja, drodzy Państwo, przechodzę do naszego kreatywnego kącika. I z naszego dyżuru telefonicznego wróciła Beata Chrobak. Cóż tam dziś za pytania się pojawiały? A pojawiały się różne pytania, ale na jedną warto zwrócić uwagę. Tak mi się przynajmniej wydaje, to jest takie przyszłościowe. Otóż mam na myśli klimatyzację, którą coraz więcej osób zakłada sobie w swoim własnym, prywatnym mieszkaniu. Mhm. No jest to wydatek niebagatela, prawda? Ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, chciałby sobie tutaj w koszty wrzucić taką fakturę za założenie takiej klimatyzacji. Może czy nie może? No właśnie. Otóż właśnie, dzwonił do mnie pan, który jest informatykiem i prowadzi działalność gospodarczą, usługi informatyczne u siebie w domu. Pyta się, czy może sobie właśnie koszt takiej klimatyzacji wrzucić w koszty. Przez chwilkę zastanowiłam się nad tym, bo to trzeba tutaj umieć w razie czego obronić takie stanowisko, więc myślę, że chyba jednak tak w tym przypadku, ponieważ sprzęt komputerowy, tym bardziej jeżeli ktoś to robi zawodowo, ktoś kto potrzebuje serwera o jakiejś dużej mocy, gdzie jest duży pobór tej energii, one bardzo są wrażliwe na wzrost temperatury. No tak, zgadza się. I ja na przykład sama u siebie w biurze zauważyłam, no ja niestety nie mam klimatyzacji, bo ja jej po prostu nie cierpię ze względów zdrowotnych. Nawet teraz proszę mnie tutaj zaczyna wejść. Tak jest, ale właśnie w tych dniach sierpniowych, gorących, ten nasz serwer tak buczał niesamowicie. Czyli rozumiesz, że ta klimatyzacja, już zmierzając do meritum, zależy od specyfiki działalności firmy. Tak. No, no bo gdybym ja na przykład siedzę tylko przy biurku i wypełniam dokumenty, no to ta klimatyzacja Urząd Skarbowy może być hola hola, panie Mirosławie, jest panu niepotrzebna. Może sobie pan na przykład iść do jakiejś firmy X czy Y i kupić zwykły wentylator. Na przykład. W tej chwili są bardzo wydajne i bardzo skuteczne wentylatory, niekoniecznie klimatyzacja, która kosztuje kilka, tysięcy czasami kilkanaście tysięcy Zgadza złotych. Się. Bato, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu. Za miesiąc znowu się widzimy w naszym kąciku podatkowym. Ale będziemy już rozmawiać, myślę, zupełnie na inny temat. No to wyczekujemy tej wizyty. Beata Chrobak z Biura Rachunkowego Dokum w Tychach była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.